Czerwiec jest miesiącem wyjątkowym w ciągu całego roku, a w tym 2022 roku bardzo, bardzo wyjątkowy. Po 2 latach pandemii zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na świętowanie Nocy Kupały. Ale czerwiec to jest również miesiąc folku, jest to dzień folku i miesiąc jako dzień uchodźcy obchodzony. W tym roku w naszym mieście, jak i w całym naszym kraju bardzo dużo napływa uchodźców. Mamy ich również wśród nas. W związku z tym mamy planowane dla Państwa 2 wydarzenia, 25 i 26 czerwca. To wydarzenie w tym roku zaczynamy świętować pod nazwą Święto Ognia i Wody w kulturze polskiej i ukraińskiej. Te 2 dni będą wyjątkowe, zarówno sobotnie, jak i niedzielne, na które serdecznie zapraszamy. Już 25 czerwca czeka nas wydarzenie pod tytułem Poznajmy się. Chcemy zintegrować społeczność ukraińską, która w tym momencie jest tutaj w naszym regionie, jak i oczywiście nas, Polaków. Czekają na nas różne, że tak powiem, części artystyczne i rzeczy związane z plastyką, i rzeczy związane z muzyką, oraz również specjały kuchni i polskiej, i ukraińskiej. Chcemy przede wszystkim pójść w integrację Polaków z Ukraińcami, jak również Ukraińców z Ukraińcami, ponieważ te osoby są z różnych regionów, nie znają się i będą mieć okazję na to, żeby się ze sobą poznać, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, a przede wszystkim, żeby też troszkę odpocząć od obecnej sytuacji. Запрошуємо всіх охочих на дводенне свято вогня і води, яке відбудеться 25 і 26 червня, де ми, українці і поляки, зможемо ближче всі познайомитися, де будуть веселі українські і польські народні танці, також народні українські польські пісні, страви наших країн. І також запрошуємо всіх охочих, які хочуть прийняти участь у цьому концерті. Також хочемо запросити українців і поляків прийняти участь у цьому концерті, а в плані станцювати, заспівати, можливо, хтось вміє малювати, показати всі твої творчі таланти, не обов'язково, щоб це було професіонально. Сердечно запрошую 26 червня від години 19 над Jezioro Słupeckie. Чекаю тут Państwa атракції, обозовисько вчеснослов'янське, pieczenie podpłomyków, szukanie kwiatów paproci, ale także konkurs na uplecenie wianka. Będzie także występ zespołu Łysa Góra i mnóstwo, mnóstwo smakołyków, atrakcji, zarówno ukraińskich i polskich. Myślę, że to klimatyczne jezioro nada temu wydarzeniu miłej atmosfery. Także serdecznie zapraszamy już w ostatni weekend czerwca na Jezioro Słupeckie. Podczas Nocy Kupały nie zabraknie również akcentów sportowych. Osoby, które chciałyby zobaczyć całe obrządki Nocy Kupały trochę z innej perspektywy, a mianowicie z perspektywy jeziora. Serdecznie zapraszam na spływ po Jeziorze Słupeckim. W ramach tego spływu będzie również szukanie skarbu na plaży, a zakończymy ogniskiem i kiełbaskami. Poza tym zaplanowaliśmy jeszcze bieg świetlików, na który zapraszamy nie tylko biegaczy, ale również osoby maszerujące z kijkami lub też bez. Rozpocznie się o godzinie 22. Odcinek 2,5 km po lesie i później również spotykamy się na plaży, ognisko, kiełbaski, no i będzie również chłopak z gitarą. Serdecznie zapraszamy.